Sobota 22 września 2012 to dzień wyjątkowy dla gminy Moszczenica i Kurimy ze Słowacji. Obydwu miejscowościom świętować przyszło jubileusz 20-lecia współpracy. Z racji takiego jubileuszu radni i pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy oraz instytucje i organizacje z Moszczenicy i Staszkówki zostały zaproszone do Kurimy na Słowacji, aby polsko-słowackim jarmarkiem świętować tak doniosły jubileusz. Uroczystość rozpoczęła msza święta, którą wraz z duchownymi z Kurimy odprawił proboszcz parafii w Staszkówce, ksiądz Krzysztof Jarmuła. Witam tu na tomto miejsce naszej parności, a duchowego ojca z Moszczenicy, ojca Krzysztofa Jarmuły. Vážení hostia, poslanec Národnej rady, poslanci samosprávneho kraja Prešove. Vy, vážení hostia z Poľska, pán starosta Dulita, so sprievodom, svojim sprievodom, všetci menovaní, nemenovaní, všetci buďte srdečne vítaní na dnešnej slávnosti, kedy si pripomíname 20 rokov vzájomnej spolupráce medzi Kurimou a Moštenicou. Zdá sa, že pri takých oslavách chceme vždy vyzdvihovať človeka, ale ak by sme vyzdvihovali človeka, tak by to bola obrovská chyba. My chceme vystihnúť Boha a jeho milosť. To, že dáva možnosť nám, ľuďom, spolupracovať. A to je veľmi pekné. Budeme prosiť o požehnanie do ďalších rokov vzájomnej spolupráce. Aj keď sa nestretávame každý mesiac, ale je to z času na čas, ale vždy na to veľký význam. Tak ešte raz vy všetci, vážení hostia, samozrejme aj vy, Kurimčania, a zvlášť vy, buďte srdečne vítaní na dnešnej oslave nášho nebeského Otca. Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Ludowego Domu Kultury w Kurimie, gdzie Jan Bartosz, starosta Kurimy, podziękował za współpracę wójtowi gminy Moszczenica Jerzemu Wałędze oraz radnym i pracownikom Urzędu Gminy. Jest szczęście spotkać się z dobrym człowiekiem. Jest szczęście być jego obecności, długo a stale czerpać z jego podnietnego przyjacielstwa i ľudského a pracovného nasadenia. V kolobehu každodenných povinností sa často nedokážeme zastaviť, aby sme samých seba potešili maličkosťou. Zostáva nám akosi veľmi málo času na to, aby sme sa pristavili, podali ruku priateľovi. Keď nevyhráš nad zemskou príťažou.
Jak współpracę ocenia wójt gminy Moszczenica Jerzy Wołęga i starosta Kurimy Jan Bartosz? Znajdujemy się w pięknej Kurimie zaprzyjaźnionej. Dzisiaj nie tylko dni Kurimy, ale także, czy też przede wszystkim, jubileusz 20 lat naszej wzajemnej współpracy. Wszystko zaczynało się gdzieś w 1992 roku i bez względu na zmianę w polityce, zmiany osób, wójtów, starostów, trwa do dnia dzisiejszego, a Janko Bartosz, starosta Kurimy, jest najlepszym dowodem na to, że przez wiele lat można ponad granicami współpracować. Jak ta współpraca wygląda ze strony Kurimy? Współpraca ze strony Kurimy wygląda tak, że ja z pozycji starostu od roku 2007 mal bardzo milą powinność. A już przed tym, jako posłaniec obecnego zastupicielstwa od roku 1998, som tak intenzywnie wnímal tu współpracę z Polską. No a potem od roku 2007, jako starosta obce, som bol veľmi rád, keď som mohol v tej započatej práci, v tej družbe vzájomnej bratskej pokračovať. A vždy sme hľadali to, čo nás spája. Vždy sme boli veľmi radi, keď prišlo pozvanie na návštevu Polska, na návštevu Moštenice alebo Staškovky. Veľmi radi sme tam chodili a chodíme. A tá spolupráca, ako už bolo povedané, na tých všetkých úrovniach, od detí z materskej a základnej školy, začínajúc a prakticky končiac až na úrovni samosprávy, úradu, zamestnancov, je veľmi intenzívna a veľmi prospešná. A bez ohľadu na to, či sú nejaké výsledky v budovaní, v stávaní tej obce, na jednej a na druhej strane, dôležité je to, že sa stretávame, že si ceníme, vážime jeden druhého a že sa, poviem to tak úprimne, máme radi a tešíme sa na každé jedno stretnutie, aj na to, aké máme práve dnes, lebo je čo oslavovať, je dôvod veľký na to, aby sme dnešný deň slavili tak, ako sme ho začali, ďakovaním v kostole na Svätej Omši a pokračovať budeme aj ďalej. Teraz takie pytanie do obydwu wójtów, starostów, czy ta współpraca będzie kontynuowana? Zapewne, to już nawet nie ma żadnej wątpliwości. Jest tylu życzliwych ludzi i w Moszczenicy, w Staszkówce i w Kurimie, że nawet gdyby z jakichś względów ktoś urzędowo chciał powiedzieć nie, zakazujemy, to się już nie uda. Przyjaźnie międzyludzkie w szkole, w pracy, na ulicy, tutaj w sklepie, w parku są tak daleko posunięte, że musimy dalej coś robić ciekawego. Co nas jeszcze dzisiaj czeka? Co jeszcze czeka? Gospodarz. Dnes nás čaká teraz, prakticky už ideme dole na obed, slavnostný obed, dole v sále našej kultúrneho domu. Po slavnostnom obede, zhruba tak za hodinku aj niečo, o 13:00, sa v sprievode presunieme na naše námestie, ak my hovoríme na Vároš, kde slavnostne otvoríme presvitnutím pásky náš toho roku slovensko-poľský jarmok. Hej, pretože budú ponúkať svoje a prezentovať svoju šikovnosť a zručnosť okrem našich ľudí, občanov, aj vaši z Moštenice. Čiže o tej 13:00 sa otvorí jarmok, prejdeme cez jarmok do ďalších priestorov nášho gazovského dvora, kde už je pripravené pódium, hľadisko a tam sa zhruba o tej 13:30 začne kultúrny program. Bracia Kurimcianie, szanowni goście, wszyscy zebrani,
Tam skupina śpiewa i gra. Tak trudno czasem mówić o takich długich latach, o tym, co przez 20 lat się działo. To ja nie będę mówił o tym wszystkim, co się przez 20 lat działo, ale chcę powiedzieć rzecz najważniejszą. Przyjechaliśmy dzisiaj z Moszczenicy z takim kawałkiem naszej gminy, cząstką naszej gminy. Przyjechaliśmy przede wszystkim po to, żeby wszystkim wam pięknie podziękować. Podziękować starostom i Józefowi, i Jankowi. Następnym punktem świętowania były występy artystyczne młodzieży z gminy Moszczenica oraz z Kurimy. Każdy mógł także skosztować całkowicie za darmo smakołyków i potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Moszczenicy.